Hej, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku najnowsze zakupy, czyli nie jedna, a dwie monety z wysp Tokelau, z terytorium zależnego od Nowej Zelandii. Na pierwszy ogień idzie planeta Ziemia, planet Terra. Nominał $5. Z tyłu podobizna Elżbiety II. Mapa świata. Tutaj z tej strony Azja i Australia. Bardzo przyjemna moneta. Jedynie wolałbym, żeby troszkę były głębiej te napisy wybite, ale myślę, że poza tym nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Rand mamy ząbkowany. Ze strony drugiej mamy mapę, gdzie pokazana jest Europa, Afryka, Ameryka Północna i Południowa tylko w części. I z ciekawszych rzeczy mamy tutaj na górze właśnie. Teraz będzie widać cytat. Serva me, serva bote, czyli ochroń mnie, a ja będę ochraniać ciebie. To takie nawiązanie właśnie do naszej planety. Dbanie o środowisko i kwestia tego, że planeta Ziemia jest naszym domem. Bardzo ciekawy koncept, jeżeli chodzi o monetę. Wybijana moneta jest w Pressburg Mint, czyli mennica na Słowacji. Oprócz tego mamy jeszcze tutaj te cyfry dookoła, 360 stopni. Naprawdę bardzo przyjemne wrażenie robi ta moneta. Coś innego i z tego co widzę, Pressburg Mint i Tokelau, wyspy, podchodzą do tematu w troszkę inny sposób, czyli bardziej prezentują takie jakby koncepty niż zwierzęta na swoich monetach. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Nie są to takie dosłowne rzeczy, tylko bardziej w kategorii takiej abstrakcji, żeby można się jeszcze było czegoś dowiedzieć, pomyśleć i doedukować. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny sposób i gdyby Polska zaczęła sobie bić taki bulion, to myślę, że też takie serie konceptowe byłyby bardzo przyjemne. Nie tylko z jakimiś ważnymi postaciami lub z fauną i florą, ale bardziej właśnie w temacie konceptów. Upatrywałbym tutaj sukcesu monet. Druga moneta Tokelau. Tokelau Magnum Opus, czyli taki najbardziej znany, najbardziej udany utwór danego artysty, absolutny top. W tym wypadku Magnum Opus tutaj jest bardzo matematyczne, a mianowicie z tego co widać, tak jak tutaj widzicie z tej strony, jeżeli ktoś się interesuje
na przykład fotografią, może sobie tutaj w tym prostokącie zobaczyć spiralę Fibonacciego. Jest też bardzo ciekawy koncept. Nominał 5 dolarów. Bardzo ciekawa moneta. Tutaj jest dosyć spory stopień skomplikowania. Tło ma taką bardzo fajną fakturę. No i tutaj już nie zliczę różnych rodzajów właśnie przedstawienia tych prostokątów, różnych figur tutaj. Bardzo fajnie się to wszystko mieni. Warto sobie to obejrzeć, jak już zakupicie sobie monetę, to wszystko pod światło. Bardzo fajnie tutaj światło gra. Przyjemnie się to bardzo ogląda. Generalnie chodzi tutaj o złoty podział. Koncepcja właśnie złotego podziału. Widzę, że towarzyszy tej monecie. Bardzo dobrze widoczna właśnie spirala. Te litery magnum opus. Trzeba się troszkę lepiej przyjrzeć pod światło i można je zauważyć. Właśnie to jest fajne w tych monetach, że zawsze wychodzą jakieś szczegóły przy właśnie tej grze światłem. Podobizna Elżbiety II. Takie właśnie tutaj wzory. Okręgi lub kule. Nie wiem też w jaki sposób na to patrzeć. Czy nawiązuje to właśnie do sfery, do czegoś przestrzennego, czy czegoś bardziej takiego płaskiego, typu okrąg i czegoś w rodzaju jakiejś narysowanej, nałożonej na to mandali. Nie wiem, wydaje mi się, że to bardziej kula. W każdym razie ten złoty podział jest przedstawiony, również bardzo skomplikowane tło. Tak bardzo inne w stosunku na przykład do tego zmrożonego tła Perthmint. Dosyć jednolitego. Fajnie sobie porównać te wszystkie monety, naprawdę. Pressburg Mint w tym momencie jest no może nie awangardą jakąś w kwestii monet, ale na pewno oferuje bardzo, bardzo przyjemne, ciekawe produkty, które charakteryzują się właśnie czymś mniej spotykanym na rynku typowego bulionu. No naprawdę bardzo przyjemny produkt. Liczba egzemplarzy to 20 tysięcy. Nie jest to może jakoś bardzo mało. W każdym razie na pewno monety warte są większej uwagi. Bardzo polecam Pressburg Mint. Zainteresowanie się tematem. Oczywiście nie współpracuję tutaj z żadną mennicą ani sklepem. Pokazuję tylko, co sam kupiłem za swoje pieniądze. Jestem bardzo zadowolony. I dwie monety właśnie lądują w staku, znajdą swoje miejsce i bardzo przyjemnie będą się prezentowały. Zobaczymy, jakie będą kolejne produkty właśnie Stokelau. W każdym razie te dwie monety na pewno zasługują na uwagę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Już jadą do mnie kolejne dwie monety, mianowicie w następnym filmie postaramy się omówić najnowszą Koalę 2022 i pana Isaaca Newtona, czyli moneta z ulubionej przez wielu serii ikony inspiracji. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Życzę wszystkim ogromnego staku i zbierajmy srebro i złoto. Cieszmy się monetami.
cieszmy się projektami, są naprawdę piękne. Trzymajcie się, do kolejnego filmu, cześć!